Dzień dobry, minęła godzina 10, zapraszamy na rozmowę o piłce ręcznej w znakomitym, miłym, doborowym gronie, a jest o czym rozmawiać. Ostatnie wydarzenia w Lidze Mistrzów PGW Kielce i Orlenu Wisły Płock. A porozmawiamy? Z Iwoną Niedźwiedź. Byłą reprezentantką Polski, która w ubiegłym tygodniu wybrała się do Bukaresztu na spotkanie Dinama z Wisłą na męczarnię. Zgadza trzeba się. Przyznać, nie było to udane spotkanie. Nie był to udany wyjazd. Na pewno dla Orlenu Wisły Płock, dla nas może trochę bardziej, bo żeśmy sobie to odbili wieczorem. Natomiast już wracając do takich... Mówimy o szczegółach czysto... czy nie? Nie, nie mówimy o szczegółach. Bo piliśmy bardzo dobre wino i to trzeba podkreślić. Produkcja wzięła zdjęcie, więc to jest pozytyw, który został przywieziony do Polski z Bukaresztu. Natomiast Wisła absolutnie nie miała argumentów w tym spotkaniu. Do Wisły na pewno wrócimy. Dobra. Krzysztof Bandych, dziennikarz Kanal Plus Sport, który z kolei obejrzał fenomenalne spotkanie. Tak, tak. W Kielcach PGW kontra Wesprem. Jakże to były inne spotkania. Czemu aż tak? Udany dzień w pracy miałem, muszę przyznać. No nie wiem czemu, to jest pytanie, ojej. Taki mecz chyba, Krzysiu, dla komentatora wręcz wymarzony, prawda? Super, wiecie. Zgodzisz się, że to był najlepszy mecz Vive od tego w Spezrze w poprzednim sezonie? Oj, myślę, że tak, tak, tak. W tym sezonie na pewno najlepsze spotkanie, moim skromnym zdaniem. I wreszcie wygrane. To jest super, że było równo, była walka, rywale odrabiają 4 bramki straty w drugiej połowie i tak możemy się zastanawiać, jak to się zakończy. Czy znowu będzie remis? Czy być może... Nie daj Bóg, zwycięstwo minimalne rywali, natomiast Kielczanie fajną mieli, znakomitą końcówkę, trafili na bramkę, zdobyli na dającą zwycięstwo i to było super, bardzo fajny dzień w pracy miałem. No i tyle. Wiecie, co mi zaimponowało w tym meczu? Powiem wam, że jadąc do Kielc zastanawiałem się, jak to spotkanie może wyglądać i myślałem sobie, biorąc pod uwagę te problemy kadrowe, 10 dni nie trenujący Mariusz Jurkiewicz, bez treningu Igor Karacic i tak dalej, rekonwalescenci, którzy wracają do zespołu i myślę sobie, no Wesprem gra coraz lepiej, mamy takie wrażenie, też jakiś kryzys mieli, 3 przegrane mecze, łącznie z Ligą Secha, no ale w końcu chyba wracają do pionu i myślę sobie, jeżeli pójdą na wymianę ciosów z Węgrami, no to może być różnie. Może się zakończyć 33-39 na przykład. I punktów za to nie będzie, wrażenia będą. I myślę sobie, powinni chyba spowalniać, jakoś taką obstrukcję boiskową wprowadzić, wybijać rywali z rytmu. Patrzę, pierwsza akcja, bach, bach i już od razu, zanim zdążyłem zapisać, jak się zakończyła, jakąś kreskę postawić przy nazwisku, bramka zdobyta albo rzut obroniony, to już akcja na drugim końcu boiska i błyskawicznie wznawiali, biorąc pod uwagę liczbę zmian, którą rywale z Węgier musieli wykonać i to mi zaimponowało, że oni byli psychicznie też przygotowani do tego meczu. Pomyśleli, okej, może mamy pewne problemy jakieś tam kadrowe, zdrowotne, ale tutaj jest nasza hala i musimy pokazać, że my tu rządzimy i to mi najbardziej zaimponowało. Przyznacie, przed meczem nie mieliśmy takich dobrych humorów odnośnie występu PGW we Kielce. Pamiętamy konfrontację z Montpellier sprzed miesiąca. Skąd ta przemiana? Jak to się stało, że Kielczanie zagrali o niebo lepiej w tym meczu? Mi się wydaje, że stąd, że w sporcie nie ma nic stałego. Zobaczcie na początek Wesprem tego sezonu Ligi Mistrzów. Rozmawialiśmy tutaj o tym, o jak słabo, o jej kryzys, o co to się dzieje. I nagle oni po kilku tygodniach wskakują na odpowiedni poziom. Vive zaczyna świetnie, bo ja mam wrażenie, że to była powtórka z meczu z Kilonią, ten mecz z Wesprem. I tak sobie myślę, że Vive bardzo pomogła przerwa na reprezentację. Już ten mecz ligowy w Kwidzynie pokazywał, że im się po prostu chce grać, że oni wyglądają jak tacy juniorzy, którzy kochają grać w piłkę ręczną, mają po 20 lat i wyszli na boisko i po prostu grają i wszyscy grali i tam to był mecz doskonały. Przekapitalnie się na to patrzyło, taki crème de la crème piłki ręcznej i ja sobie patrząc na ten mecz tak sobie myślałam, kurczę, no to jest mecz na miarę finału Ligi Mistrzów. No to był ten poziom. I tam wszystko zagrało. Od poszczególnych zawodników, po ławkę, po atmosferę w hali. Coś pięknego. Ja byłam przedumna, że my mamy taki zespół. Wiesz, przygotowani też wszyscy byli do zajęć, no bo nagle zobaczyliśmy Julena Ginagalde, który przy rozgrywaniu przewag zaczynał akcję na środku rozegrania, potem wbiegał na 6 metr, no i Węgrzy nie wiedzieli, co się wyrabia. I patrzyłem na zaangażowanie Ginagalde, który no wiele widział w piłce
piłce ręcznej, wiele osiągnął, jest doświadczonym zawodnikiem, coraz starszym. Też taką kliszę zapamiętałem, stanęli sobie ze Szterbikiem przed meczem w narożniku boiska i tak sobie popatrzyłem, no kącik starszych panów, pomyślałem sobie, jeden tam swoje stretchingi Arpad Szterbik robi, Julen też coraz więcej siwizny na głowie, natomiast na boisku, no Julek grał z taką chęcią walki i bardzo imponował i bardzo mi się podobało, bardzo. No i w końcu komplet, jeśli chodzi o zawodników, które mógł wpisać do składu. No, tak, czegoś takiego w tym sezonie jeszcze nie było. Wiesz, w poprzednim Łukasz, było tylko w turnieju finałowym, a tak to cały sezon bez szesnastki grali. Taki jest sport, słuchajcie. No zobaczcie teraz na sytuację Orlenu Wisły Płock. Czasem jest taki sezon, że masz to francowate szczęście, że przechodzisz bez jakichś większych problemów, ale te drobne urazy, które cię wyeliminują na jakiś czas, one będą zawsze na poziomie Ligi Mistrzów i takich obciążeń, jakie ma chociażby Vive czy Wisła, więc to jest, wydaje mi się, że zupełnie naturalne. Natomiast patrząc trochę z perspektywy zeszłego sezonu, Talant też o tym mówił. Chciał bardzo trenera od przygotowania fizycznego właśnie po to, żeby tych drobnych kontuzji, żeby tych absencji personalnych było trochę mniej i z tym jest różnie, ale pewnie będą to wszystko analizować sobie wspólnie wewnątrz sztabu szkoleniowego, no bo trzeba jakby robić progres, a to wszystko jest do obgadania. Myślę, że takim najlepszym włączeniem się do dyskusji będzie wypowiedź teraz Krzysztofa Lijewskiego po meczu w rozmowie w studiu z Piotrem Karpińskim. Posłuchajmy. Przede wszystkim wysłaliśmy sobie sygnał, że jest w nas duży potencjał. Jeżeli to wszystko się fajnie zazębia, przede wszystkim w obronie, to jesteśmy w stanie pokazać każdym. Z takimi kibicami w domu szczególnie też mamy ten dodatkowy handicap w postaci ósmego zawodnika, więc wydaje mi się, że u nas w głowie jest wszystko pokładane i skoncentrowani wchodzimy w mecz i te założenia taktyczne wykonujemy tak, jak to trener tego oczekuje od nas, to naprawdę możemy wygrać z każdym. Ważne słowa. Wysłaliśmy sobie sami sygnał, że możemy. To znaczy, że wcześniej wiara była zaburzona troszeczkę? Ja sobie tak myślę, że ja nie wiem, czy myśmy za dużo czasu nie poświęcili stracie Luki Cindricza przez Vive Kielce, bo ja patrząc dzisiaj na Karacicia, to jest on niebo lepszy zawodnik. I ja bym wolała takiego Karacicia, który gra fenomenalnie, który gra zespołowo, który wykonuje ogrom pracy dla kolegów z boku, niż Cindricza, który może w pewnych akcjach indywidualnych powoduje, że nam szczęka opada do kostek i mówimy wow, ale to jest, pamiętajmy, że to jest sport zespołowy i ja patrząc na to, co wyprawiał w tym meczu z Wesprem Karacić, jak on lekko gra, jakie on ma w zasadzie... Jakie wejścia ma po prostu... Tak, nic sobie nie robi. Warunki fizyczne jego, można powiedzieć, że może go predysponują do gry na skrzydle, ale ja miałam wrażenie, że ten facet fruwał, tak lekko grał, tak pięknie i co najważniejsze, grał pod zespół, a to, co było do wykorzystania dla siebie, wykorzystał wręcz cynicznie. Zgodzę się z taką różnicą, że chyba Cindric mimo wszystko, gdyby go oceniać w oderwaniu, jest być może moim zdaniem lepszym graczem, natomiast więcej zespołowi daje Karacić. Cindric dawał dużo, tylko że dawał to poprzez indywidualne akcje. Potrafił chwycić piłkę nawet w ostatniej sekundzie, nie wiem, meczu z Wisłą Płock ligowym, zdobyć bramkę, która pozbawiła tak, rywali Karne. Wielkich nadziei. I Karacić czegoś takiego nie robi, ale gra zespołowo i to mi się w nim podoba, więc to jest dobre zastąpienie jednego drugim. Doskonale wyglądała współpraca także Aleksa Dujszebajewa z obrotowymi, zarówno z Julenem, jak i z Arsenałem. Aleks to w ogóle grał jak Mozart na klawiszu. W galaktyce sportowej. Co ten chłopak robił, to naprawdę. No. A ta bramka niesamowita z prawej strony tam wpadł. W ogóle byliśmy w ciężkim szoku z Grześkiem Mówisz Kaczykiem. Mówisz o tym, taki spychany na zewnątrz i po długim rozdrowie. Cupara też już pewnie pomyślał, że nic mu nie grozi. To taki rzut był jakiś taki, poleciała gdzieś tam od słupka, jeszcze zahaczyła. Bach, wpada. Niesamowite. No wiele Fenomen. Mu wychodziło. Chyba jedna pomyłka tylko z rzutu. No znakomity gracz. No, jeżeli jest spokój, jeżeli wszystko tam sprzyja Aleksowi w przygotowaniu do meczu, mam wrażenie, no to nie ma rywala, który mógłby go zatrzymać. Bo patrzę na tego chłopaka od paru lat, no to jest Mozart po prostu piłki ręcznej. Tak, nie wszystko jednak było kolorowo w tym meczu, trzeba sobie przyznać, zwłaszcza w pierwszej połowie. Skupmy się na środku obrony, bo jeśli tam widzieliśmy Doruka Pelchiwana,
to no, bezlitośnie rywale wjeżdżali i po prostu wykorzystywali to, że tak naprawdę on wchodzi do tego zespołu. Tanat Dujszebajew wielokrotnie powtarzał, że nie róbmy jeszcze na siłę z niego Michała Jureckiego. On może być następcą, ale trzeba mu dać czasu. Pytanie, jak dużo czasu potrzebuje Turek, którego nomen omen obserwowała mama na trybunach. Tak, fajne to były obrazki. Ja myślę, że ja się nie będę pastwić nad Pechliwanem, bo ja uważam, że to jest świetny transfer Vive. I moim skromnym zdaniem niewiele czasu. Widać, że ten chłopak się szybko uczy. Widać, że talent ma ogromny, jest silny jak Tur. I fajnie, że w takich meczach, w takich momentach on dostaje możliwość sprawdzenia się. Wiecie, z perspektywy zawodnika poczucie, że jest kredyt zaufania u trenera, jest niezwykle istotne. A ten kredyt zaufania jakby czuje się w momencie, kiedy nie wchodzisz, jak jest plus 7 albo plus 12, tylko właśnie wtedy, kiedy się pali. Wiesz, że ktoś na ciebie liczy, wiesz, że ktoś ci ufa i mi się podoba Pechliwan. Ja naprawdę widzę, że on robi w bardzo szybkim tempie ogromne postępy i uważam, że będą Kielczanie mieli wiele pożytku z Turka. Też powinniśmy pamiętać moim zdaniem, że kiedy Pechliwan przychodził do Kielc, to zastanawiano się, czy przypadkiem go nie wypożyczyć wzorem kilku poprzedników. Do Celie na przykład, żeby tam sobie pograł. Więc no, dostał szansę wykazania się w Kielcach znacznie szybciej niż pewnie sam myślał, no bo nie jest nigdzie wypożyczany, nigdzie się nie ogrywa. No jest po prostu częścią zespołu, jest ważną częścią zespołu. No i wszystko w jego rękach, jak powiedziała Iwona. Widać, że on bardzo chce. Chłopak jest ambitny, ma znakomite warunki fizyczne. Trzeba się tylko uczyć rzemiosła i za parę lat to może być jeden z najlepszych w Europie. I to ojcowskie przytulenie od trenera Atalanta Dujszebajewa. Czasem trzeba krótki żołnierski OPR, a czasem tak. Można przytulić. No, tak to działa, nic nowego pod słońcem. Poza tym wiecie, pamiętajcie, że my widzimy Pechliwana z perspektywy występów meczów. Natomiast no, talent ma go na co dzień, on go obserwuje, widzi jak on się zachowuje w warunkach treningowych, widzi jak on się zachowuje przed meczem w szatni. To jest wiedza absolutnie bezcenna i my jej nie posiadamy, a ona nam bardzo dużo mówi o zawodniku. I jeśli rzeczywiście znamy specyfikę Talanta, wiemy, że on jest no, ciężki. I widać, że mu przypasował Pechliwan i obdarza go sporym zaufaniem i to jest in plus dla Pechliwana, bo to jest chłopak nieopierzony, bo to jest chłopak, który będzie potrzebował wielu minut na boisku i wydaje się, że wybrał bardzo dobre miejsce, jakim jest Vive Kielce, bo jeśli ma to wsparcie w postaci Talanta Dujszebajewa i to zaufanie, to ten rozwój może nastąpić w błyskawicznym tempie. Ja jestem bardzo ostrożny z krytykowaniem wszelkich pomysłów Talanta Dujszebajewa, bo podobnie jak kibice Arsenalu, przez wiele, wiele lat mieli taki baner charakterystyczny tak z sylwetką Arsena Wengera, było tam napisane Arsen Knows. I wychodzę z założenia, że generalnie rzecz biorąc... Talent Knows, tak. On wie, o co chodzi. I pamiętam w 2015-16, to był sezon, kiedy wygrali Ligę Mistrzów. Na początku sezonu Talent wprowadził obyczaj, że nie ma jednego rzucającego rzuty karne, jest kilku graczy, którzy się zmieniają. I wtedy się zastanawialiśmy, jak to jest, dlaczego jak ten rzucił pierwsze dwie, dlaczego zaraz zmiana i rzuca kolejny. Koniec sezonu pokazał dlaczego. Był konkurs rzutów karnych po meczu finałowym Ligi Mistrzów. No i Agina Galde miał szansę trafić. Nie miał jednego, tak. I nie miał jednego gościa. Tak, nie miał jednego specjalisty i miał kilku ludzi, którzy w ciągu sezonu regularnie rzucali siódemki, kolana nie drżały w tym najważniejszym meczu, najważniejszej próbie i już. Czyli talent knows. Talent knows. A propos rzutów karnych, widać poprawę, ewidentnie w tym elemencie. Arkadiusz Moryta, gdy podchodził, widać było tą pewność, prawda, w porównaniu do tego meczu z Montpellier czy poprzednich. Czy Sporto. Czy Sporto zwłaszcza. Tam już 3-9 chyba z tego, co pamiętam. Także no, można zauważyć poprawę. Jeszcze nawet oglądając Dragana Gajicia, prawda? To jest taki chyba przykład, jak rzucać rzuty karne, jak wykonywać ten element. No profesor. Skrzydłowy. Zrobił na was wrażenie. Korzenie słoweńskie, skrzydłowy. No, musi karnego rzucić, więc no, tutaj tak i wygląda działanie matematyczne. Ten repertuar. Tak. I on sobie może podejść już w tym wieku na luzie i tam w pierwsze tempo jakąś wkręteczkę zarzucić na początek. Były natomiast pudła ze skrzydeł. Nie martwiły was trochę? Dwa Blażająca, dwa właśnie Arka Moryty, jedno Angela Fernandeza. Czy to też bardziej wina stającego w bramce wówczas Wladimira Cupary, który przecież zna tych zawodników jak własną kieszeń. Stare jak świat pytanie, Iwona, nie? Tak. Kto kogo lepiej zna, bramkarz zawodnika czy zawodnik bramkarza? I
i stary jak świat, tak. Pytanie, czy zmieniać, czy rzucam, rzucać swoje. Tak, tak, właśnie. Miałem nadzieję, że zmieni. No nie zmienił. No wiecie co, ja patrząc na Vlada Tsuparę, to miałam wrażenie, że to był dla niego szczególny mecz. Oczywiście. Ja myślę, że on się w zeszłym sezonie bardzo dużo nasłuchał, że bramka była tą newralgiczną pozycją Vive Kielce i jak sobie przyjeżdżał do Kielc, no to chciał pokazać. To też zagrał bardzo solidny mecz, więc chyba bym to zanotowała in plus na konto Tsupary, a nie martwiłabym się, że to jest jakaś niemoc naszego mistrza Polski, aczkolwiek rzeczywiście patrząc na skrzydła, to no nie ma łatwego sezonu Angel Fernandez. No tak, myślę, że mogłoby być lepiej. No ale myślę, że powoli, stopień po stopniu wchodzi coraz wyżej ze swoją formą i liczę, że będzie grał na miarę swoich możliwości. Blasz Jans, no myślę, wypadek przy pracy. Mecz, jeżeli chodzi o skuteczność, bo jedna bramka, no to bardzo chyba nie było takiego meczu, tak naprawdę, żeby jedną bramkę rzucił sobie. No właśnie, no cóż. I powiem wam, że, bo będziemy rozmawiać o duńskich sędziach, Łukasz? Możemy, proszę bardzo. Możemy porozmawiać, natomiast już zostało wiele powiedziane, ale jeśli masz coś, Iwona, ciekawego tak, do powiedzenia. Tak, bo to wydaje mi się, że to był taki... Od czapy, no wiele tak, kar było od tak, czapy, to był też taki temat, który się mocno przewijał, bo to jest bardzo solidna duńska para, jedna z najlepszych w Europie, a nawet wczoraj rozmawiałam, będąc w Płocku z Marcinem Piechotą i byliśmy bardzo zaskoczeni poziomem sędziowania. Ja na przykład byłam niezwykle zaskoczona tym, że Blasz Jans nie otrzymał dwuminutowej kary sędziego, albo tak, czerwonej tak, kartki za to zachowanie wobec sędziego. Zgadza się. To było nieładne. Patrząc na kilka tych sytuacji, po pierwsze oczywiście jakieś tam pomyłce, nie wyciąga się żadnych wniosków, ale tak zobaczyłem sobie serię decyzji Duńczyków i pomyślałem, że może oni tak jak sportowcy mają dołek formy. Nie wiem, czy to się zdarza u sędziów, czy nie. Też ale jeżeli, tak bym jeżeli, nie wiem, dziennikarzom to się oczywiście nie zdarza nigdy, natomiast kto wie, może sędziom się zdarza. Wracając natomiast do Blaża, mamy wypowiedź zarówno prezesa, jak i samego zawodnika na temat odejścia do Barcelony. Czy do tego dojdzie, czy nie? Posłuchajmy, co powiedzieli w rozmowie z Bartkiem Ignacikiem. Mamy reagowaliśmy i mamy oczywiście już zawodnik nie jako misza, pod wypadku Blasz idzie. Wygląda jednak na to, Blasz idzie, ale to trzeba długo, jeszcze nie ma definitywnej decyzji, trzeba o niego walczyć, bo to nie jest tylko fantastyczny zawodnik, umiejętności, ale też fantastyczny człowiek. A to pytanie cały czas jest, nie? Także tak jak prezes powiedział, do grudnia dostanę decyzję, ale już teraz mogę powiedzieć, że naprawdę jestem tu bardzo szczęśliwy, także zobaczymy wszystko, a ja na pewno dam wszystko od siebie na boisko. Jesteście pogodzeni z odejściem Słoweńca? Oj, pogodzeni? Ta wypowiedź prezesa mówi w zasadzie wszystko. No chyba tak, no. Cóż, mała szansa pewnie, żeby został. Nie wiem, czy dokumenty zostały podpisane, czy nie. Jeżeli tam są jeszcze jakieś szczegóły, sprawa być może mogłaby się wyłożyć na ostatniej prostej, ale to się chyba nie zdarza. Prezes mówi, że ma już następcę. No i dobrze. No i dobrze. Sport nie lubi próżni i w sporcie nie ma ludzi niezastąpionych. Pokazał to chociażby Karacic wymieniając Cindricza, a przecież tyle było płaczu, co to będzie, nie będziemy mieć środkowego rozgrywającego na odpowiednim poziomie. O, co to jest za zawodnik Karacic. Takie rzeczy można było przeczytać w komentarzach. A jak się to wszystko fajnie poukłada, to słuchajcie, no fajnie, bo Arek Moryto będzie miał więcej minut, większa odpowiedzialność. Fajnie. Ale przyszły sezon... A Blażowi życzymy wszystkiego dobrego. Jeśli wybierze Barcelonę, to będzie sobie spełniał swoje sportowe marzenia, będzie pewnie jego konto pęczniało. 23 lata i chyba 8 sezon gry w Lidze Mistrzów. Tak, niesamowite. Jeszcze ile lat przed nim. No to może być fenomenalny dorobek. Słuchajcie, pieniądze w sporcie są bardzo ważne, a śmiem twierdzić, że pewnie Barcelona... A myślisz, że Barcelona tak dobrze, że tak powiem, płaci swoim graczom w sportach poza, że tak powiem, poza futbolem? Nie wiem, bo mam wrażenie, że jednak Barcelona jest na tyle sprytnym klubem, że oni też potrafią wygrywać to, że jednak to jest Barcelona, to jest Morze Śródziemne, znakomite miasto, no też klub sukcesami przede wszystkim futbolowymi i to jest jakiś gratis dla wielu graczy i tym myślę Barcelona dużo wygrywa. Nie wiem, pewnie zarabiają dużo. Pewnie masz rację, jeśli ktoś nie lubi zimna i chce sobie wyjechać do Hiszpanii, która jest... W Barcelonie też się dużo wydaje na życie, no. Trudno powiedzieć, prawda? No zwłaszcza, tak, że jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, no to trzeba sobie przypomnieć, kiedy ostatni raz triumfowali. 2015. No właśnie, to już kawałek. Nie wiem, może chce Blasz Jans współpracować też z Xavi Pasqualem. No.
Wiesz, no... Jak myślisz? Zastanawia mnie tylko w kontekście odejścia Blaża to, że trener Talant Dujszebajew powiedział, że w przyszłym sezonie ma być ten top formy, prawda? Już wielokrotnie to mówił, że przyszły sezon ma być ten kluczowy, gdzie kadra będzie skompletowana i no i posypie się ta strona, posypie się, odejdzie ważny zawodnik i co dalej? No, wiesz, trzeba kombinować, to nie jest nowa sytuacja, prawda? Tak, ja myślę, że Arek Moryto też jakby zrobił progres, on się będzie rozwijał, on miał okazję przez 2 lata grać obok jednego z najlepszych i on ma też swój styl i on ma też bardzo dużo do zaoferowania Vive, więc uważam, że my się powinniśmy cieszyć, że to jest, że będzie nasz zawodnik, który będzie grał rolę pierwszoplanową. A może przyjdzie ktoś równie solidny. Talent knows. Hasło talent dzisiejszego knows. Programu. I powiem talent wam, że... knows, a Bertus Servas ma telefony do ludzi, którzy odbierają. Myślę sobie, próbuję teraz na szybko znaleźć na Bertusa coś w stylu talent knows, a Bertus das albo coś takiego, ale nie mam nic błyskotliwego. Natomiast kto by pomyślał, że przyjdzie do Vive ktoś taki jak Doruk Pechliwan? Być może my nie mamy w piłce ręcznej popularnego zawodu skautów. Tak, to tak, się nazywa. Tak. Nie prześwietla się rynku zawodników i tak dalej. Aczkolwiek mam wrażenie, że ten scouting na jakimś minimalnym poziomie działa u mistrza Polski i kto wie. Myślę, że to są rzeczy oparte na personalnych znajomościach, na kontaktach. Talant Dujszebajew jest gościem, który mam wrażenie zna każdy wynik każdego meczu w każdej poważnej lidze, który się odbył w ostatnim weekendzie, więc mieliśmy okazję kilka razy rozmawiać z nim o różnych rzeczach i próbowaliśmy, pamiętam, jakieś tam wrzucać ciekawostki, a to z Węgier, a to coś tam z Ligi Duńskiej, bach. I on, tak, tak, no w tym meczu to, w tym meczu tamto, a w tym meczu tamto. Więc no, wydaje mi się, że tam lista jest konkretna. No też niewielu ludzi przypuszczało, że pierwszoplanowe role, czy ważne role w zespole mistrza Polski będą grali tacy ludzie jak Karaliok czy Kulesz. Właśnie. To inna sprawa, faktycznie. Właśnie. I pamiętajcie też o tym, że tak jak ty mówisz, Krzysiek, że Barcelona ma to coś w postaci słońca, miasta i jakby swojej specyfiki. Leo Messiego, tak. Tak. I Leo Messiego. To Kielce mają jakby wabik w postaci Talanta Dujszebajewa. Jest bardzo dużo młodych zawodników, którzy chcą pracować z Talantem, którzy chcą grać w Vive Kielce, bo to jest na dzisiaj marka. Nie ma już ten klub takich problemów finansowych, jak miał chociażby w zeszłym sezonie i jest możliwość wyboru. I pamiętajcie też, że na końcu będzie to zawodnik, który będzie pasował specyfiką gry do filozofii Talanta Dujszebajewa, bo to się musi wszystko zazębiać, bo to nie może być o, ten jest wolny, to sobie go weźmiemy. Nie, on musi pasować swoim stylem gry do tej filozofii Dujszebajewa. Przed Kielczanami 2 bardzo kluczowe spotkania z Vardarem Skopje. Czy spodziewacie się, że to będą mecze tak bramkostrzelne, jak chociażby ten w Kielcach z Wesprem? Myślę, że tak, bo Vardar ma słabą obronę ostatnio i dużo traci. A Vive jest chyba tak pewne wjechać. Siebie, że tak, będą gonić i myślę, że jeżeli będzie skuteczność w ataku, no to... I to ty się wybierasz do Skopje. Od groma bramek. Tak, pierwszy raz. To będzie mój pierwszy raz w Skopje. Jestem podekscytowana i mam nadzieję, że to będzie fajny mecz do komentowania. Grałaś kiedyś w Macedonii, czy się wydaje nie mi się, że wydaje mi się, że grałam. Ale to było, musiał być jednorazowy wyskok i nie jestem tak do końca... Palili papierosy na trybunach, jak tak? To jest duża szansa, że to była Macedonia. Tak, tak. Zdarzało mi się grać w miejscach, w których palili. Ale palili też w Turcji, palili też w Rumunii, więc... Bałkany. Nareszcie właśnie. Tutaj teraz w Bukareszcie nie. Nie, bo cywilizowano. Było głośno, bez papierosów. Tak. Było głośno i spodziewaliśmy się więcej po Orlenie Wisłę Płock. Przejdźmy właśnie do nawciarzy. Iwona, właśnie wrzuciłaś zdjęcie, z tego co pamiętam, tuż przed spotkaniem właśnie z trenerem Xavierem Sabatę. Czy miałaś okazję z nim porozmawiać przed tym spotkaniem? Był optymistycznie nastawiony, mimo że wiedział, że tak naprawdę zagra tylko z 3 rozgrywającymi. Myślę, że był bardzo spokojny i podchodził do tego bardzo racjonalnie, pragmatycznie, miał świadomość tego, jak personalnie, w jakim personalnym składzie zameldowała się Wisła w Bukareszcie.
w jakimś stopniu wierzył w to, że uda się tutaj sprawić niespodziankę, aczkolwiek większość tej dyskusji to chyba były takie rzeczy dosyć prywatne, dotyczące pewnych osób i przypuszczam, że chyba nie życzyłby sobie, żeby o nich mówiła teraz na antenie. Ploteczki? Tak, plotki. Plotki, ploteczki. To była bardzo ciekawa rozmowa. Myślę, że wyjaśnił wiele takich kwestii, nad którymi my, osoby komentujące piłkę ręczną, zastanawialiśmy się, a Sabatę miał bardzo sensowne argumenty dotyczące pewnych personaliów i ja to kupuję, ja to rozumiem. Już pewne rzeczy mi się wyjaśniają, a co do Wisły, to wiecie, mi się nie podobało tylko to, że ja miałam wrażenie, że Wisła się zupełnie poddała, że jeśli Sabatę trochę wierzył w to, że uda się coś ugrać w Bukareszcie, to absolutnie nie wierzyli w to jego zawodnicy. Zwłaszcza, że pamiętajmy, mecz sprzed roku. Tam tak samo nawciarzom kompletnie nic nie wychodziło. Obijali słupki, poprzeczki. W pewnym momencie zanotowałem sobie, było 22 do 14, a mimo wszystko wrócili do gry i odrobili nawet chyba te 6 bramek. 23 do 20 się za chwilę zrobiło, więc no tutaj tego zabrakło, prawda? No tak, waleczności. Właśnie to był element, który mam wrażenie można najprościej chyba wykrzesać z siebie, no bo możesz rzucić niecelnie, popełnić błąd techniczny, możesz bez sensu zupełnie faulować rywala, mnóstwo głupot możesz zrobić, natomiast no, waleczność to wystarczy po prostu chwila koncentracji, błyskawice w oczach i jedziemy. No, a tam no, niestety nie było iskier, smutne obrazki, bardzo smutne, Sita próbujący coś zrobić, no ta sytuacja na rozegraniu w ogóle dramatyczna, mało ludzi do gry, krótko mówiąc. Trudno też było się spodziewać, chociaż no ja miałem nadzieję, że no ktoś musi rzucać, kto będzie rzucał Sita, no może wyjdzie mu taki mecz w stylu, nie wiem, 7 na 8, 6 na 7 i będzie ekstra, no ale no jeszcze nie teraz, może za kilka sezonów. Natomiast próbuje coś grać, nie wychodzi granie z Suliciem, Sulić mu tam suszarkę jakąś stosuje na boisku przez dwie najbliższe akcje. Mindegia dostaje karę, Sabatę też chyba nie za bardzo wiedział, za co ta kara. Patrzy na Mindegię, ten schodzi na boisko. Widać, że już jest zupełnie wyzuty z energii, że już jest zmęczony, że już nawet nie ma siły, żeby tam z sędziami podyskutować. No już tylko takie gesty, wiecie, zdradzające już po prostu pozycję, leżę na łopatkach i czekam na koniec meczu. Jeszcze co się stało z Żigą Mlakarem, bo to już kolejny mecz, w którym widzimy bezradnego tak naprawdę rozgrywającego. W pierwszym meczu z Dinamem oddał rzut dopiero w końcówce, bardzo niecelny. Tutaj w rewanżu w Bukareszcie rzucał częściej, natomiast z tego co pamiętam 5 na 14 prób, no to... Będę go trochę bronić. Nie jest w optymalnej formie ze względu na jakieś drobne urazy. On tak naprawdę chyba się w ogóle nie nadaje do grania. I ta sytuacja... Kadrowa zmusza go tak, do tego, tak? Ta sytuacja kadrowa w Wiśle zmusza go do tego, znaczy, albo może powoduje, że on, powiedzmy patrząc na ten przekrój kontuzjowanych, nieobecnych zawodników, jest tym, który ze swoją kontuzją jest w stanie jeszcze pomóc zespołowi, ale jest to oczywiście no, naciąganie zdrowia zawodnika i będę go trochę bronić, grał słabo i w zasadzie powiedziałeś, Krzysiek, że próbowali grać do Sulicza, no ale jak chcesz grać z obrotowym, jak nie masz rzutu z drugiej linii, nie rzuca Mlakar, jest nieskuteczny Shita, znaczy to, że w ogóle nie był, że Shita był raz skuteczny, raz nieskuteczny, bo z tym było też różnie, on dobrze, że nie przestawał rzucać, dla mnie najgorsze było to, że wszystkie jego ataki były albo w poprzek boiska, albo w ogóle sprawiały wrażenie, że on jest absolutnie niezainteresowany zdobyciem bramki i one w zasadzie rujnowały cały pomysł na atak pozycyjny Wisły, bo jeszcze Mlakar, nawet kiedy wiedział, że nie będzie rzucał, to jednak sugestywnie wykonywał ten atak w kierunku bramki i można się było na nim skupić. Natomiast Węgier był w zasadzie podającym, który od czasu do czasu zdecydował się na rzut. I jeśli do tego dołożymy Mindegię, który się dwoił i troił, ale też nie ma jakiegoś wybitnego rzutu z drugiej linii, on potrzebuje sytuacji, zaskoczenia, wtedy sobie może zagrać swoje, no to tam po prostu nie istniała Wisła. Zalety Wisły i zalety środkowego rozgrywającego wychodzą wtedy, to jakiś truizm wygłoszę, no ale tak jest, wtedy, kiedy oni są po prostu w pełnym składzie i są w miarę zdrowi. I to pokazał już ten sezon, mecz ligowy z Vive,
Jeżeli są wszyscy w miarę przygotowani zdrowotnie, to wtedy coś ciekawego może się wydarzyć i wtedy taki Nico Minteguia może być człowiekiem, który przesądzi o wyniku w końcówce, no bo zagra coś, czego Wiśle, mam wrażenie, brakowało w poprzednich sezonach. Nie mieli zawodnika, który w końcówce, w decydującym momencie weźmie piłkę i z niczego zrobi coś. Hiszpan takie inklinacje ma, natomiast wtedy, kiedy przyjeżdża na mecz z trójką zawodników z drugiej linii, no to jego atuty gasną, bo ile można, tak jak powiedziała Iwona, szarpać się, to raz, dwa, grać z pierwszą linią, grać dookoła. Kołowi Wisły, no to te, aby też powoli schodzą ze sceny, tak jak Sulić, pozostali, no nie są przynajmniej na razie w takiej dyspozycji, żeby w takich bojach jak ten z Dynamem sobie świetnie radzić, więc no nie ma argumentów, nie ma armat. No tutaj nie można jak w futbolu grać na 0-0 z myślą, że w rewanżu coś się tam wrzuci u siebie. No tutaj niestety trzeba bramki zdobywać. Niech się sami nafciarze włączą do dyskusji. Posłuchajmy wypowiedzi Przemysława Krajewskiego i Mateusza Góralskiego, co mówili Piotrowi Karpińskiemu po tym spotkaniu. Pierwszą połowę można powiedzieć, że zagraliśmy bardzo dobrze. Początek drugiej połowy nie zapowiadał tego, że tutaj będzie aż tak wysoki rezultat i tak wysoka porażka. Wiedzieliśmy, że nie jesteśmy tutaj w pełnym składzie. Każdy sobie zdawał z tego sprawę, że musi tutaj zostawić 100, a nawet 110% na boisku. Na pewno tak nie było i szkoda tylko tego, że przegraliśmy tak wysoko, bo na pewno potrafimy walczyć i tego jestem pewien. Gracze Bukaresztu z bramki na bramkę bardziej się nakręcali, rzucali z tych pozycji. No, ciężko się zderzyć z piłką, kiedy ktoś skacze z 6 metra, na przykład skrzydło skakało prawie z połówki. No to nie ma co się dziwić. No, raz uda się odbić, raz nie, ale na pewno Adam miał bardzo małe szanse przy tych piłkach. No i niestety stworzyli przewagę, którą no, było bardzo ciężko nadrobić, szczególnie jeżeli tu jest taka atmosfera. Przy ewentualnych porażkach zespołu wyżej postawionych od nas możemy liczyć na awans, ale oczywiście my też musimy wygrać wszystkie mecze. Także ja osobiście wierzę do końca i myślę, że uda nam się jeszcze osiągnąć nasz cel. Mateusz poruszył temat bramkarzy. Nie da się nie wrócić do tego tematu, mimo że już wielokrotnie w tym studiu i wcześniej poruszaliśmy, co się stało, że trener Szabier Sabatę trzymał do 45 minuty aż Stefanowicza. No dobre pytanie. Zegarek stanął w minucie 27. Zapomniał o loczku. No dziwne to dziwne, było w tak, zasadzie. Tym bardziej, zapytania. Że no, wprowadzanie bramkarza w tym momencie przy takiej, a nie no innej postawie drużyny, no to jest po prostu, nie wiem, no nie chcę powiedzieć, że wrzucenie go na jakąś minę, natomiast jest to na pewno, musiałby zagrać tą jakoś fenomenalnie. No, no sam po prostu powtórzyć mecz taki, jak rozegrał z Bieringbro w poprzednim sezonie w fazie pucharowej. No to rzadko się takie rzeczy zdarzają po prostu, że bramkarz wychodzi i muruje. No bardzo rzadko. Tym bardziej, że obrona nie pomaga, że wielu graczy jest zdemotywowanych. Nie rozumiem tej zmiany. Nie wiem, dlaczego tak późno. To po pierwsze. Po drugie, nie wiem, po co wprowadzać bramkarza w 40 minucie meczu. No tak, gdyby tak, nie już ja też absolutnie nie mam pretensji do Adama Morawskiego, że jakby zanotował taki występ, wchodząc w takim momencie w meczu przy tak funkcjonującej defensywie, bo wiecie, co było najgorsze chyba w Wiśle? Już mówiliśmy o tym braku albo chęci walki. Oni grali ekstremalnie wolno w ataku pozycyjnym. Ja się zastanawiam do dzisiaj, czy taki nie był plan Sabatę. Że tak. Taki był plan, przy tej liczbie graczy. Żeby grać ekstremalnie wolno w ataku pozycyjnym, ale to absolutnie Wiśle nie odpowiadało. I w obronie to w ogóle nie była ta Wisła. Ta, która nas przyzwyczaiła do pewnego poziomu, do pewnego szarpania, do jakby zespołowej pracy w defensywie, do pomagania sobie. Oni tam przegrywali pojedynki jeden na jeden i było tak. Więc no, do Adama Morawskiego nie mam absolutnie żadnych pretensji przy tak funkcjonującej obronie. On był bez szansy. I też sobie zadaję to pytanie, dlaczego tak późno, bo w takim meczu chyba potrzebna była dobra dyspozycja bramkarzy. Jeśli ktoś miał pociągnąć ten mecz albo utrzymywać nas gdzieś przy nadziei, no to tylko i wyłącznie bramkarz. No dokładnie. Mateusz Góralski wierzy w Wisłę, wierzy, że będzie jeszcze możliwy tutaj awans do następnej fazy, do fazy pucharowej. Tak naprawdę pomogła tej wierze wygrana kadetem z Gogiem. Spodziewaliście się?
Wiesz, tydzień temu chyba Wojtek Osiński napisał w przeglądzie sportowym po meczu Wisły, tam w relacji napisał, co tam w ostatnim akapicie chyba było. Co teraz może zrobić dobrego Iwan Stefanowicz dla ludzkości? No może zadzwonić do kadeten i zmobilizować ich przed najbliższym meczem. No i nie wiem, czy Stevie, tak zwany Stevie z Płocka zadzwonił do Schaffhausen i porozmawiał. Ale no super, super. Kadeci walnęli Duńczyków. Jak zwykle wszystko nam się układa tak jak... Znowu będzie kolejny mecz jesieni. Tak, Czaszar, który wydawało się już powoli schodzi ze sceny, coraz starszy gracz. Jeszcze kilka sezonów temu miewał niesamowite mecze, jeżeli chodzi o skuteczność. No to był jeden z czołowych snajperów Ligi Mistrzów. Nagle zdobywa 16 bramek, bodaj rekord rozgrywek dotychczasowy to jest 17 goli w jednym meczu. On odpala 16. No cuda się zdarzają w sporcie, krótko mówiąc. Oczywiście. Zatem no jeszcze jest to co grać. No fajnie, fajnie, no bo będziemy mieli mecze o punkty, mecze o awans, a nie tylko mecze z cyklu kilka mocnych sparingów przed powrotem do ligi, która będzie ciekawsza. I woda? Wisła wykorzysta to, co dał jej los na tacy? Nie wiem, nie odpowiem ci na to pytanie, Łukasz, bo nie wiem, jaki jest na dzisiaj stan personalny Wisły Płock. Myślę, że jest taka jedna rzecz, o której mogę powiedzieć, którą mogę wyciągnąć z tej rozmowy z trenerem Sabatę. To jest Konstantin Igropulo. To jest facet, który był kotem w worku i którego Wisła brała z całym dobrodziejstwem inwentarza, z wadami tego zawodnika i zaletami. Doskonale wiemy, czym były wady. To był znak zapytania odnośnie zdrowia Rosjanina. I powiedział mi Sabatę coś takiego, że gdyby był zdrowy Konstantin, to mielibyśmy zupełnie inny zespół dzisiaj. I oni mieli tego świadomość, podjęli to ryzyko, na to im pozwalał budżet i niestety dzisiaj nie ma Konstantina Igropulo i nie ma być może tej Wisły, którą sobie wyobrażał i którą planował mieć Szawi Sabatę. I ta sytuacja zdrowotna Rosjanina jest niepokojąca. Mi się wydaje, że nikt nie potrafi określić dokładnie, gdzie leży problem i jak go leczyć. I to jest chyba najgorsze w tym wszystkim, bo kluczem do rozwiązania jakiejś sytuacji jest zdiagnozowanie. A tutaj nie ma diagnozy, tutaj nie wiadomo, co robić, jak leczyć i co zrobić, żeby Igropulo w jak najszybszym czasie był wzmocnieniem Wisły. No i pytanie, co z Mlakarem, pytanie, co z Ruizem, co z Stelmanem. Przede wszystkim, jeśli chodzi o obronę, widzieliśmy, ile dawał. To są naprawdę kluczowe nazwiska, jeśli chodzi o Wisłę. Dobrze, że Czechowskie Niedźwiedzie przyjeżdżają w sobotę, że są u siebie. W niedzielę. W niedzielę, przepraszam. Że będą grać się Płoczczanie u siebie. No drugiego chyba słabego występu, jak pamiętamy ten mecz z Rosji, no już chyba mimo wszystko, biorąc pod uwagę osłabienia kadrowe, no to chyba nie zagrają. No zdania są podzielone, bo pamiętam konferencję prasową po meczu w Czechowie i trener Maksimow sobie zasiadł za stołem, no i pogratulował wszystkim, łącznie z kibicami, okazję obejrzenia znakomitego spektaklu, bo mecz był zacięty i trzymał w napięciu i powiedział, to była dobra reklama piłki ręcznej. Miałem trochę inne zdanie wtedy, ale okej, no w porządku, tak czasem jest. No nie można ich oczywiście skreślać przed przyjazdem do Płocka, tym bardziej, że Wisła no kadrowo ma duże problemy zdrowotne niestety. No jeżeli oni są nie wiem, w 15, 16, no to super i są w miarę zdrowi. Natomiast no nie wiadomo, na ile pozwalają drobne urazy, kontuzje w grze jaką chcą ludziom pokazywać. Nie wiem, no boję się. Ważną postacią zespołu jest Filip Stenmalm. No i też od tego sezonu, w tym sezonie gra w kratkę, coś boli, coś go wyklucza z meczów, a nawet jeżeli gra z jakimś urazem, no to też nie daje z siebie wtedy pełni umiejętności. W poprzednim sezonie w Lidze Francuskiej rozegrał bodaj 19 meczów, niewiele, miał podpisany 2-letni kontrakt z Aix-en-Provence. Po roku piękny odszedł akcent do Wisły. Pracowałem długo nad tym akcentem. Odszedł do Wisły po roku. Rozmawiał z nim trener Sabatę i trener Sabatę go widział w swoim zespole. Ale Francuzi też mieli przeświadczenie, że on w tym Aix-en-Provence nie sprawdził się, wiecie, nie spełnił się przynajmniej. No nie, sprawdził. Zapytaj go jeszcze o Stenmalma. Nie. Nie spełnił się w 100%, no bo nie grał wiele. Bark bardzo mu dokucza. I to też, no, Wisła też, musimy to zrozumieć, operuje w takich, a nie innych widełkach budżetowych, więc ma ambicje oczywiście, żeby grać w pucharach, no ale z drugiej strony też musi trochę ryzykować.
duże ryzyko było w postaci Igropulo i mam wrażenie też pewne kompromisy w poszukiwaniu innych graczy do zespołu, którzy mogą grać tak jak chce trener, no ale którzy no, nie gwarantują tego, że mają końskie zdrowie i przez cały sezon, żeby nie wiem co to wszystko jak od pancerza będzie się od nich odbijało. Vive czy Wisła ostatecznie będą mieli trudniej w najbliższy weekend? O, dobre pytanie. Kurczę, gorąca hala w Skopie. No właśnie. Ten mały szczegół mam wrażenie bywa ważny, chociaż najważniejsze jest to, co się dzieje na boisku. Vardar ma nieco zmienioną drużynę, w zasadzie przebudowaną, można powiedzieć wprost, w porównaniu z poprzednim sezonem. Zmiana trenera, Eduard Kokszarow to przejął. Zanim wprowadzi swoje pomysły, to pewnie trochę czasu będzie potrzebował. Tracą dużo bramek, kibice zrobią piekło. W Płocku raczej piekła na trybunach nie będzie. Ja myślę, że jakby, żeby w pełni odpowiedzieć na to pytanie, to trzeba byłoby zobaczyć protokół meczowy Wisły Płock. I wówczas... Czyli niedziela, godzina 10 mniej więcej. Odpowiadamy na pytanie. Tak, to wtedy odpowiedź wydaje mi się nasuwa się sama, bo jeśli Wisła będzie w miarę, powiedzmy w połowie kompletu, to myślę, że powinna nie mieć problemów dzisiaj, z niedźwiedziami. Dzisiaj nie przewidujecie sensacji w meczu Dynama z kadetami? No, why not? Bo to też jest istotne spotkanie w kontekście naszej grupy. Tak, to jest niesamowite, że Dynamo prezentując taki, a nie inny handball jest zespołem, który jeszcze nie przegrał. Zastanawiające to czasem jest, no ale tak czasem jest. Nie wiem, no są na pewno pewni siebie, bardzo pewni siebie, no bo jednak gromią wszystkich. Poza początkiem sezonu. Kadeci, 16 bramek Czasara. No dzisiaj chyba 16 nie będzie. Nie chciałbym, żeby skończył mecz z dorobkiem 1-7 na przykład. Czasem tak się zdarza po takim dobrym występie z Mały Dołek. Kurczę, no twoja babka wróżyła. Tak. Zobaczymy. 50 na 50. Przekonamy się wieczorem. Pytanie za 100 punktów, tak już kończąc. Będzie program. Można te punkty wymienić na coś potem? To już po... Dwie kawusie. Co mówiłaś, że przywiozłaś Iwona? Duża. Iwona, co mówiłaś, że przywiozłaś z Rumunii? Winko. Znaczy nie przywiozłam, zdjęcie winka. A, masz zdjęcie, to tak, znakomity erzac. Tak, ale Łukasz Haluch mówi, że chyba będzie ciężko tutaj je dostać w Polsce. Znawca, sprawdza. Pytanko, czy była w tym sezonie sytuacja, a jeśli tak, to ile razy, że polskie kluby wygrywały w jednej kolejce swoje mecze? W tym sezonie? Tak, zaryzykuję, tak. Że raz. Raz. Druga tak? Kolejka. Druga kolejka. Wisła wygrała z kadetami, Vive. Vive i tego się trzymajmy. Motor. Tego się trzymajmy, na to liczymy. Bo punkty są potrzebne. Punkty są potrzebne do awansu zarówno Kielczanom, jak i Wiśle. Zapraszamy na nasze transmisje w sobotę. To już koniec? Szybko zleciało. No, bardzo szybko. Musimy powoli właśnie kończyć. Dobrze, no. 17:30 sobota. To jeszcze zapytaj Krzysia o ten Malma. Nie o tą promocję. Dajmy spokój. Do 3 razy sztuka, Krzysia. Nie, nic z tych rzeczy. Dobrze, Filip, żeby wracał do pełni zdrowia, tego mu życzymy. Bo tam potrzeba siły, energii na obronie i trzeba też rzucać, nie? Z lewego rozegrania. Dużo bramek. Liczymy też na Hiszpana, Alvaro Ruiza, że też wróci do pełnej dyspozycji. Jasne, no niech wraca ich jak najwięcej. No i żeby Kielczanie przystępowali podobnie w 16-osobowym składzie do następnego spotkania Ligi Mistrzów. Na mecz Kielczan zapraszamy o 17:30 w sobotę do N-Sport, natomiast w niedzielę rywalizacja z Płocka. Także od 17:30 mecz Wisła kontra Czechowskie Niedźwiedzie. Dziękuję wam bardzo za przybycie do studia. Dziękuję. Iwona Niedźwiedź. Dziękuję. Krzysztof Bandych. Dziękuję bardzo. Łukasz Lasia. Zapraszamy na nasze kolejne spotkanie za tydzień. Radio Kanał Kontratak. Do usłyszenia.